Ja nie uczę się od profesorów, uczę się od przedsiębiorców, z którymi współpracuję. Na wycieczce dookoła Europy nauczysz się o wiele więcej niż siedząc cały rok na studiach. Widzieli we mnie potencjał, widzieli w sobie potencjał, ale oni byli, nie chcieli tego swojego potencjału wykorzystać. Więc myślę, że hejt bardziej boli tych ludzi, którzy widzą w drugim człowieku to, co by w sobie sami chcieli widzieć, ale nie są w stanie to wykorzystać albo nie chcą tego wykorzystywać. Dostęp do tych osób nie jest jakby trudny. Trudniej jest tę osobę przekonać do tego, żeby z tobą zaczęły współpracować. Potrafię rozmawiać i po niemiecku, i po angielsku, jestem w stanie skalować mój biznes międzynarodowo, czyli jestem w stanie dogadywać się z kontrahentami z Rosji, z Belgii, z Niemiec, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Jakby nie sprawia mi to problemu, tylko wtedy doszedłem już do takiego momentu, gdzie pomyślałem, że osiągnąłem dany próg finansowy i mógłbym sobie kupić Rolexa, ale jednak zamiast Rolexa kupiłem sobie. Cześć kochani, witajcie. Z tej strony Damian Łaćwrzek. To jest kolejny odcinek programu W drodze na szczyt. Dzisiaj jestem w hotelu Nowotel Centrum we Wrocławiu. Jest ze mną Marcel Sojka. Cześć Damian. Cześć Marcel, widzimy się po 1,5 roku. Tak. Powiedz, co się przez ten czas u Ciebie wydarzyło? Dużo, dużo rzeczy się wydarzyło. Jak ostatnio rozmawialiśmy, to miałem chyba jeszcze nawet 19 lat, bo to było w kwietniu, chyba mieliśmy wywiad z sobą. Teraz mam Było jakoś 21. tydzień przed urodzinami, z tego Tak, to było co niedawno, bo pamiętam. niedawno przed urodzinami, teraz mam 21, więc trochę się tam zmieniło u mnie przez te 1,5 roku, 2 lata. Na pewno dodałem kilka branż, w których działam. Na pewno zarobiłem więcej pieniędzy niż miałem 1,5 roku temu. Na pewno jakby w branży inwestycji poszedłem bardziej do przodu, więc wiele rzeczy się zmieniło. Bardziej poszedłem do przodu i w sferze biznesowej, i w sferze inwestycji, więc na pewno bardzo, bardzo dużo się działo. Na pewno masz też mnóstwo pytań do mnie, co się działo, jakie były wydarzenia, czego się nauczyłem, więc myślę, że na tej rozmowie będziemy mogli fajnie poruszyć te Dokładnie tematy. tak, więc wszystko wyjdzie w praniu. Ale dla osób, które Ciebie jeszcze nie znają, powiedz, kim według Ciebie jest Marcel Sojka? Więc tak, moi drodzy, Marcel Sojka to jest 21-letni przedsiębiorca. Przedsiębiorczością zajmuję się już od 16 roku życia, czyli jakby 5 lat. Ale tak jakby wszystko tak ruszyło z kopyta dla mnie, jak skończyłem liceum, zdałem maturę. Wtedy miałem 19 lat, już nie musiałem się zajmować szkołą, mogłem się poświęcić. Mogłem poświęcić swój czas tylko na biznes, tylko na inwestycje, na to, co zawsze chciałem jakby robić, osiągnąć. No i wtedy zacząłem działać. Na początku była branża transportowa jako moja pierwsza branża, później zacząłem dokładać kolejne, następne zajmowałem się już odzieżą, później dołożyłem agencję pracy, zacząłem inwestować w nieruchomości, zacząłem inwestować też w inne firmy, w startupy. No i tak powoli to szło. Więc przez te 2 lata naprawdę jakby te 16 lat było takie dosyć na naukę, takie spokojne. To przez te 2 lata od 19 do 21 roku życia wszystko tak wystrzeliło do góry. Czyli był progres. Tak. Ale czy podczas tego czasu również się uczyłeś? Tak, na pewno bardzo dużo się uczyłem, bo gdy zaczynałem biznes, jak miałem 19 lat, miałem dosyć dużo przygotowania teoretycznego, ale nie miałem pojęcia, jak w praktyce to wszystko wygląda. Więc gdy pojawiały się pierwsze problemy, pierwsze wyzwania, musiałem sobie nauczyć z nimi radzić. I prowadzenie biznesu ma bardzo dużo plusów, ale jeżeli prowadzisz już, wchodzisz na jakby większy tryb, na większy biznes, to pojawiają się też sprawy sądowe, pojawiają się różne problemy prawne i tak dalej, które trzeba wiedzieć, jak rozwiązać. I na początku było to bardzo stresujące dla mnie, jak zaczęły się pierwsze takie problemy prawne, pierwsze sprawy u prawników i tak dalej. Ale jest to integralny element każdego biznesu i po prostu trzeba nauczyć się z tym radzić. No i z czasem te wszystkie problemy, jakby mój próg jakby bólu podchodząc do problemów, zmalał. Bo problemy, które kiedyś mnie przerażały, teraz jakby są normalnymi sprawami do załatwienia. Wszedłeś w biznes, moim zdaniem, w dość młodym wieku, ale wiadomo, że dla 13-latka to już byłeś No starszą osobą, dla 30-latka byłeś bardzo młodą tak. osobą. Twoim zdaniem wszedłeś w biznes, w ogóle w działanie w młodym wieku, w starym wieku czy w odpowiednim czasie? Znaczy, dla mnie to był akurat odpowiedni czas, jeżeli można to tak ująć, bo interesowałem się już tymi tematami biznesowymi od 16 roku życia, czyli miałem jakby 3 lata takiego przygotowania. W ciągu tych 3 lat uczyłem się bardzo dużo o biznesie, ale też o inwestowaniu, bo uczyłem się o tym, jak inwestować w nieruchomości, jak inwestować w startupy. Uczyłem się też, jak teoretycznie zarządzać biznesem. Wiadomo, że jak miałem te 19 lat i wszedłem w ten świat biznesu, że ta cała wiedza została wtedy jakby wykorzystana. I dużo rzeczy nauczyłem się też praktycznie, nie tylko z książek. Ale jakby ten wiek dla mnie był odpowiedni, dlatego że miałem już jakby przygotowanie. Wiadomo, że jest dużo młodszych osób, które zaczynają swoją ścieżkę biznesową, które mają 15-16 lat i dla nich to też jest odpowiedni wiek. Więc
Ja też nie zacząłem jakby stricte od biznesu, od zakładania biznesu, bo zacząłem od zwykłej pracy, ale jakby przez to, że pracowałem, że zarabiałem pieniądze, miałem jakby oszczędności, żeby móc je później zainwestować w założenie swojego własnego biznesu. Więc ja zawsze też polecam taką ścieżkę młodym ludziom, żeby najpierw zaczęli pracować dla kogoś, żeby się nauczyć, żeby zarobić pieniądze, żeby zgromadzić pieniądze, żeby mieć później możliwości, żeby rozwinąć biznes, zacząć swoje pierwsze inwestycje. Czy wszystko robiłeś świadomie, czy miałeś jakieś takie ruchy, w których może zaryzykowałeś, może nie byłeś pewny, co do końca robisz? Znaczy, miałem ogólny plan, co chcę zrobić. Wiadomo, że po drodze zaczęło się pojawiać dużo rzeczy, które by odciągały moją trochę uwagę. Zawsze więc staram się jakby sprowadzać to do takiego poziomu, co jest moim głównym celem i dlaczego to robię, żeby nie rozpraszać swojej energii na rzeczy, które są nieważne. Ale wiadomo, że po jakimś tam czasie zaczęły się pojawiać branże, w których na przykład 2 czy 3 lata temu w ogóle nie myślałem, że chciałbym działać, czy że w ogóle dałbym radę sobie poradzić. Więc to wszystko jakby zależy, bo na przykład zaczynam od transportu, ale później doszło do tego odzież. Więc ta odzież to w ogóle całkiem inna branża niż transport. Później doszła do tego agencja pracy, mimo że mamy od tego odpowiednich ludzi, którzy zajmują się szczegółami, to jednak zarządzanie tym wszystkim jakby trochę się różni ze względu na branżę. Mimo że ma jakieś podstawowe fundamenty, które są wspólne dla wszystkich tych branż, to jednak szczegółowość to trochę różni. Więc dużo też zależy od tego, jakich ludzi zatrudniasz. To ma bardzo duże znaczenie. Więc ja zauważyłem też to u siebie, że jakby im więcej zadań potrafiłem delegować, tym więcej ja potrafiłem jakby kreatywności wyciągnąć z danej branży. Okej, czy właśnie to delegowanie zadań jest Twoim kluczem do tego, że jesteś w stanie pogodzić kilka branż równocześnie? Tak, zdecydowanie. Bo jeżeli zajmowałbym się tymi branżami samodzielnie, jakby nie dałbym rady wszystkiego ogarnąć. Dlatego zatrudnianie zdolnych ludzi, zatrudnianie odpowiednich osób jest moim zdaniem kluczem do rozwoju, jeżeli chodzi o biznes. Tak samo jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o skalowalność biznesu, inwestycji, to odpowiedni pracownicy, odpowiedni ludzie, z którymi współpracujesz, jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Co jest dla Ciebie kluczem do wyboru odpowiedniej branży? Czy są to pieniądze, czy może bardziej pasja, którą się kierujesz? Bardziej, znaczy jeżeli chodziło o mnie, o te branże, które ja wybrałem, to można powiedzieć, że różnie. Były branże, które jakby bardzo mi się podobały, jak na przykład motoryzacja, ale były też branże, którymi myślałem, że nie będę się zajmował, jak na przykład agencja pracy, bo nigdy nie miałem jakby doświadczenia w pracy, znaczy w delegowaniu pracy za granicą, że zatrudnianiu pracowników, którzy będą pracowali za granicą. Ale jakby potencjał, który był w tych branżach, uświadomił mi, że warto czasem jakby wyjść z tej strefy, co się dobrze zna. Więc dlatego zacząłem się też zajmować branżami, których na początku jakby nie miałem pojęcia, że będę chciał działać. A jak wybierałeś tematy? Raczej to były tematy z polecenia, zasłyszane, czy sam robiłeś research i mówiłeś: OK, wchodzę w to? To była główna zasługa jakby moich też wspólników, bo jakby te wszystkie branże, te wszystkie biznesy robię ze wspólnikami, z osobami, którym ufam, z którymi już współpracuję dosyć długo. Dlatego też, jeżeli oni mieli jakieś pomysły co do wyboru branży, no to zazwyczaj wtedy z nimi siadałem, rozmawialiśmy na temat branży, jakie są możliwości, jakie są postępy i tak dalej. Więc zazwyczaj byli też to ludzie, którzy mają dużo doświadczenia w prowadzeniu różnych biznesów, więc jakby wiedziałem, że mogę im zaufać pod względem tego, że wiedzą, co robią. Okej, czy zaufanie czasem się przekształciło w to, że za mocno komuś zaufałeś i później się na tym przejechałeś? Jeżeli chodzi o biznes, to nie. Jeżeli chodzi o biznes, to nie, dlatego że jeżeli wchodzę z kimś współpracę, to znam tą osobę już dłuższy czas i jakby znam też jej wartości, jeżeli chodzi o branżę biznesową. Więc nigdy nie zaczynam współpracy takiej dużej współpracy z kimś, kogo na przykład znam dopiero miesiąc, dwa, dlatego że nie jestem w stanie poznać tej osoby. Te osoby, z którymi ja zaczynałem nowe branże, to znałem już je 2-3 lata, więc to było bardzo dużo. Jeżeli chodzi o branżę na przykład inwestycyjną, no to zacząłem inwestować z moim mentorem dopiero po 5-6 latach, odkąd go poznałem. Więc to też jest bardzo dużo czasu, kiedy jesteś w stanie poznać te osoby. Prawdopodobnie teraz tutaj naszym widzom, słuchaczom nasuwa się pytanie, jak poznać takie osoby? Ja poznawałem te osoby jeszcze jak miałem 15-16 lat, więc też w dosyć młodym wieku. Poznawałem te osoby na eventach, na przykład szkoleniowych. Mojego mentora pierwszego, jeżeli chodzi o inwestycje, poznałem na darmowym szkoleniu, na webinarze, który prowadził. Więc jakby dostęp do tych osób nie jest jakby trudny.
trudniej jest tę osobę przekonać do tego, żeby z tobą zaczął współpracować. Jak to zrobiłeś? Jeżeli chodzi o mojego mentora do nieruchomości, to napisałem do niego wiadomość. Miałem wtedy chyba 16 lat. Napisałem mu, że mam 16 lat, chciałbym się nauczyć inwestować w nieruchomości, ale nie wiem, jak to zrobić. Zaczęliśmy wymieniać między sobą wiadomości. On jakby zaproponował mi, że mogę dla niego pracować. Jeżeli będę się odnajdywał w tym, to zacznij mnie uczyć. Ja pracowałem dla niego, przepisywałem dla niego nagrania, pomagałem mu w konferencjach. Pracowałem dla niego za darmo przez 2-3 lata, aż do momentu, kiedy stwierdził, że teraz jakby nadszedł czas, żeby mnie w pełni nauczyć, jak inwestować w nieruchomości. Przez te 2-3 lata, co dla niego pracowałem, też bardzo dużo się nauczyłem, bo jakby miałem dostęp do tych wszystkich branż, do jego kontaktów i tak dalej, ale jak zaczął wprowadzać mnie w to cały świat inwestycji w nieruchomości, to był całkiem inny pogląd, dlatego że dostałem dostęp też do jego jakby specjalistów, do jego księgowych, do jego prawników, do jego doradców kredytowych, podatkowych, więc jakby wtedy zacząłem się uczyć tego inwestowania z całkiem innej perspektywy niż te 2-3 lata, kiedy miałem dostęp do takiej jakby darmowej wiedzy. Czyli tak w skrócie można powiedzieć, na początku się poświęciłeś, tak. Wykonałeś taką pracę, którą może nie każdy lubi, tak? Przepisywaniem nagrań, to nie było coś łatwego, było to monotonnego, ale koniec końców się opłacało. Tak. Na początku powiedziałeś o branżach, w których działasz obecnie, ale wróćmy do tej rozmowy sprzed półtora roku. Wtedy była branża odzieżowa, transportowa i nieruchomości. Które z tych branż zostały? Ja domyślam się, że wszystkie. Wszystkie. Ale jakie też branże doszły w tym czasie i dlaczego? Więc doszła agencja pracy i doszły inwestycje w startupy. Te głównie te dwie branże doszły. Znaczy ja jestem jakby takim człowiekiem od załatwiania jakby wszystkiego, więc ja mam akurat ten duży plus, że biegle rozmawiam po niemiecku i po angielsku, więc jestem jakby w stanie dogadać się z praktycznie każdym, więc jeżeli są jakieś sprawy, które trzeba załatwić też z innych branż, których inne osoby nie są w stanie sobie pomóc, to ja zawsze bardzo chętnie pomogę, jeżeli chodzi o załatwienie jakichś spraw, na przykład nie wiem, sądowych, księgowych za granicą. Ale głównie to doszły mi branże agencja pracy i inwestycja w startupy. Zacząłem inwestować w startupy głównie jako taki eksperyment bardziej, bo moja główny cel inwestycyjny to nieruchomości, a startupy to są, inwestuję tam takie pieniądze, które jakby są za małe na nieruchomości, ale za duże, żeby leżały mi na koncie bankowym. Więc jakby te pieniądze jestem w stanie jakby, można powiedzieć, poświęcić. Możesz powiedzieć, jakiego rzędu to są kwoty? No to nie są duże kwoty, to są kwoty rzędu 30-50 tysięcy złotych, więc to są kwoty, które są no, relatywnie duże, ale za małe, żeby jakby zainwestować je w jakiś projekt nieruchomościowy. Więc to, te kwoty jakby poświęcam na inwestycje w startupy, na przykład ja jestem wielkim fanem branży gamingowej. Mimo, że jakby nie wyglądam na takiego gamera, to jednak branża gamingowa jest dla mnie jakby bardzo przyszłościowa. I większość inwestycji w startupy właśnie skupia się na inwestowaniu w branży gamingowej w Polsce. A sam grasz w gry, czy bardziej patrzysz na to z drugiej strony? Bardziej patrzę na to z drugiej strony. Jakby na pewno w przyszłości kiedyś wygląda tak fajna rozrywka, ale w moim trybie dnia jakby trudno byłoby znaleźć czas na to, żeby tak usiąść przed konsolą i sobie spokojnie pograć. Ja mam też taką manię produktywności, ja muszę ciągle coś robić. Na przykład jak jechałem tutaj do Wrocławia, to musiałem oczywiście pracować nad książką, musiałem czytać książkę, musiałem słuchać audiobooków, więc jakby nie dam rady tak po prostu usiąść i sobie spokojnie coś porobić. Mimo, że pracuję nad tym, bo wiem, że czasem to może być trudne, jeżeli odpoczywasz, a nagle masz takie poczucie winy, że musisz pracować. Pamiętam, że ostatnim razem powiedziałeś, że pracujesz po 14 godzin dziennie. Tak. Czy dalej to tak wygląda? Czy zwiększyłeś może tryb? Może trochę wygląda to podobnie. Wygląda to podobnie. Zacząłem na pewno wstawać wcześniej, bo teraz wstaję o godzinie 5:30, nawet weekendy. Więc te pierwsze godziny jakby takie do biura zazwyczaj jadę gdzieś koło godziny 8:00. A więc te pierwsze takie 3 godziny to mam dla siebie, więc wtedy jakby mam czas na czytanie książki, mam czas na zrobienie notatek, takie rzeczy jakby bardziej rozwojowe dla mnie. A od godziny 8 do godziny, czasem nie wiem, 17, 18, zależy ile tam mam pracy w biurze, no to siedzę w biurze, wtedy jest taka praca totalnie biurowa, spotkania z kontrahentami, pisanie maili, wykonywanie telefonów. Po tym jak wracam z biura, to jeżeli były otwarte siłownie, to jeszcze byłem na siłowni, teraz bardziej ćwiczę w domu. Ale później wieczorem to już mam taką pracę też bardziej, można powiedzieć, kreatywną dla siebie. W sensie wtedy pracuję albo nad książką, albo słucham audiobooków, albo dalej czytam.
Ostatnio zacząłem czytać gazety. Przerzuciłem się, znaczy książki dalej czytam, ale zacząłem też czytać gazety bardzo. Branżowe czy takie ogólne z wiadomościami? Branżowe. Bardzo lubię czytać Forbesa, bardzo lubię czytać Strefę Nieruchomości. Jakby też czytam głównie tylko te działy, które jakby dotyczą mnie i co mnie interesują. Dlatego zacząłem czytać Strefę Nieruchomości, dlatego że daje mi dostęp do zaktualizowanych informacji na temat rynku. A Forbesa dlatego, że są tam czasem bardzo fajne wywiady. Bardzo fajne jakby jest ogólnie o branżowości. Więc Forbes też jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o taką branżę ogólnie biznesową, a Strefę Nieruchomości czytam po to, żeby dostać jakby taką aktualną wiedzę na temat rynku nieruchomości. Bo wiedza inwestycyjna to jedno, ale jakby aktualizowanie tej wiedzy, jakiej panuje dany trend na rynku nieruchomości, to druga sprawa. Mhm. Czy gdzieś w Twoich celach jest Forbes? Może okładka? Może jakiś wywiad z Marcela? No zdecydowanie tak, tak. Na jaki rok planujesz, czy jeszcze aż tak sprecyzowanego tego znaczy, nie masz? Znaczy mam 21 lat, więc chciałbym jeszcze przed 30. Okej. Okay. Przed 30 mam taki plan, cel nawet można było powiedzieć. Wiadomo, że jakby jest to jeden z moich takich celów finansowych, czy nawet jeżeli chodzi o osiągnięcia, bo ważne jest też stawianie sobie celów jakby takich czysto rozwojowych tylko dla siebie. Więc jakby to nie jest też tak, że ciągle tylko stawiam sobie cele finansowe, jakby swój własny rozwój stawiam na dalszy plan, bo wiem, że jakby to nie jest w stanie mnie na tyle rozwinąć. Więc jasne, Forbes przed 30 dla mnie jak najbardziej jest realnym celem, ale też jakby realnym celem dla mnie jest, żeby jakby bardziej poznać siebie, żeby bardziej jakby mentalnie być wyluzowanym, spokojnym. Na przykład dużo mi też dało działanie w biznesie pod takim kątem jakby bardziej rozwoju osobistego, że dało mi to możliwość redukcji mojego stresu na przykład. Mhm. Nie reaguję już tak stresogenno jak wcześniej, jestem bardziej jakby wyluzowany. Problemy nie sprawiają już mi takich trudności jak na początku. To jeszcze do tego tematu wrócimy, ale żebym nawiązał jeszcze do wcześniejszego pytania. Powiedziałeś, że wstajesz o godzinie 5 rano, tak, około tak. 5, a o której chodzisz spać? Ile godzin dziennie śpisz? Chodzę spać, można powiedzieć, że jeżeli chodzi tak, to relatywnie wcześnie, około 22-23. Kiedyś pracowałem do późna, do na przykład pierwszej, drugiej w nocy, ale wtedy jakby następnego dnia byłem zmordowany i w ogóle nie byłem produktywny. Więc zauważyłem, że jeżeli chodzę spać o takiej w miarę normalnej porze, 22-23 i wstaję wtedy o 5, to wtedy jestem w tych porannych godzinach w stanie zrobić o wiele więcej, niż byłbym w stanie zrobić na przykład w nocy i później następnego dnia wstać zmęczonym. Okej, okay, super odpowiedź. Kolejna kwestia, jeszcze wrócę do języków. Powiedziałeś, że posługujesz się językiem angielskim, niemieckim, więc teraz proszę, żebyś naszym widzom powiedział, dlaczego języki są ważne, a ja sprawdzę, czy się wszystko nagrywa, ponieważ dzisiaj nie mamy żadnego operatora, więc śmiało powiedz proszę o języka. Jasne. Moi drodzy, języki są ważne z tego względu, że pozwalają mi prowadzić na przykład biznes międzynarodowo. Wielu przedsiębiorców na przykład, którzy mają problem z językami, z językiem niemieckim, angielskim, to zazwyczaj bazują na biznesach lokalnych. Jeżeli ja potrafię rozmawiać i po niemiecku, i po angielsku, jestem w stanie skalować mój biznes międzynarodowo, czyli jestem w stanie dogadywać się z kontrahentami z Rosji, z Belgii, z Niemiec, ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Jakby nie sprawia mi to problemu ta bariera komunikacyjna. Na przykład mamy wielu zdolnych pracowników, ale którzy nie potrafią rozmawiać w języku angielskim, w języku niemieckim, tylko potrafią rozmawiać w języku polskim. Mimo, że osiągałem dobre wyniki, to na pewno byliby w stanie osiągnąć o wiele lepsze wyniki, jeżeli nauczyliby się języka obcego, mogliby zacząć nawiązywać współpracę międzynarodową, więc to też pozwala jakby skalować o wiele bardziej biznes, czy nawet to, co się robi, jeżeli wychodzi się na rynki zagraniczne i potrafi się rozmawiać w danym języku. Okej, czyli teraz wiemy, dlaczego warto. To kolejne pytanie, jak się tego nauczyłeś? Czy w szkole, czy poprzez kursy, czy po prostu w praktyce? Z językiem niemieckim było tak, że od dziecka jakby byłem, można powiedzieć, otaczany językiem niemieckim. Dlatego nauczyłem się dużo, powiedzmy, z bajek, jak byłem mały. Oglądałem głównie bajki niemieckie. A z angielskim było tak, że chyba głównie przez YouTube'a się nauczyłem tego angielskiego. W szkole można powiedzieć, że nauczyłem się takich totalnych podstaw, jeżeli chodzi o angielski, ale jeżeli chodzi o taką płynność w wypowiadaniu się, w używaniu języka, to jednak szkoła mi dużo w tym nie pomogła. Bardziej nauczyłem się to sam przez siebie, oglądając filmy, czytając artykuły. Głównie przez YouTube'a nauczyłem się wtedy angielskiego. Dobra, to teraz mindset. Jak pracujesz nad głową? Czy to już jest etap, w którym może psychologowie pomagają, czy jednak sam sobie jesteś w stanie poradzić?
Też. Znaczy jestem zdania, że warto zatrudniać ludzi, którzy potrafią ci pomóc. Dlatego ja też współpracuję z psychologami, jak najbardziej, ale też jakby pracuję sam nad sobą codziennie w takich jakby małych kwestiach. Dlatego uważam na przykład za ważne, żeby codziennie wyznaczam sobie czas, kiedy mam czas na przykład na czytanie książki, kiedy mam czas na zrobienie notatek, podsumowanie swojego dnia, na przykład codziennie wieczorem. Zawsze podsumowuję swój dzień, co udało mi się osiągnąć, co mogę poprawić i co było zrobione dobrze. Raz na przykład na miesiąc robię podsumowanie całego miesiąca pod względem i finansowym, i względem mentalnym, co dałem radę osiągnąć, czego nie dałem radę osiągnąć, co jestem w stanie poprawić, jak bardzo poszedłem do przodu w swoim rozwoju i fizycznym, i mentalnym, i finansowym. Więc spotykam się też oczywiście z psychologami raz na jakiś czas, żeby po prostu z nimi porozmawiać, żeby... Psychologowie mają to do siebie, że potrafią rozpoznawać twoje schematy. Mimo że ty świadomie ich nie widzisz, oni potrafią je wyłapać. Na przykład przy takiej zwykłej rozmowie są mi w stanie uświadomić schemat, że na przykład robię coś w dany sposób i ciągle to powtarzam. Niestety to też jest mi w stanie dać całkiem inną perspektywę na moje zachowanie, na to, jak ja się zachowuję. Jestem w stanie, jeżeli jest to powiedzmy destrukcyjne, jestem w stanie wtedy to wyłapać i to poprawić. Na Zachodzie praca z psychologiem jest popularna. W Polsce jednak ten temat jest tak postrzegany, że do psychologów, do psychiatrów chodzą wariaci. Tak, tak. W jakim wieku pierwszy raz zdecydowałeś się na psychologa? W wieku 17 lat. Byłem wtedy w drugiej klasie liceum i było to tak, że poznałem go, bo przyjechał na prowadzić zajęcia szkolne. Wtedy się poznaliśmy, zaczęliśmy wyłapać pierwszy kontakt, więc wtedy jakby byłem też w takim etapie, że bardzo różniłem się i od swoich rówieśników, i jakby miałem zupełnie inny sposób myślenia niż na przykład moja rodzina. Więc z tego względu, że miałem inny sposób myślenia, jakby oni tego nie rozumieli. Z racji tego, że oni tego nie rozumieli, próbowali oczywiście sprowadzić mnie z powrotem na swój poziom, żebym zaadoptował ich sposób myślenia, czyli zaczął się uczyć do szkoły, poszedł na studia, znalazł sobie pracę. Więc jakby wtedy miałem taki trudny okres mentalny względu na to, że moje myślenie zupełnie odbiegało od myślenia moich rówieśników, mojej rodziny. I potrzebowałem wtedy jakby takiego, można powiedzieć, wsparcia, że to, jak myślę, nie jest wcale złe, tylko jest po prostu inne. I jak wtedy praca z psychologami bardzo mi pomogła to uświadomić, że to, że myślę inaczej, osiągnę też zupełnie inne wyniki niż osoby, które myślą w inny sposób niż ja. Tak jak mówisz, myślałeś inaczej niż rówieśnicy, przez to mogłeś się spotkać z hejtem. Tak. Ludzie, którzy nas oglądają, boją się hejtu. Do mnie często osoby pytają, jak sobie poradzić z hejtem, co zrobić, jak mnie hejtują, a nawet nie co zrobić, jak mnie hejtują, tylko czy warto to robić, bo ktoś może mnie zhejtować. Ja tak naprawdę większość moich gości pytam, jak sobie poradzić z hejtem i czy w ogóle ciebie kiedykolwiek hejt spotkał? Tak. Głównie hejt, byłem narażony na taki duży hejt w okresie gimnazjalnym. W okresie liceum już nie, dlatego że okres liceum jakby są tam już trochę bardziej dojrzali ludzie, dlatego że po prostu wtedy jakby ja też dystansowałem się od swoich rówieśników bardziej. Ale w okresie gimnazjalnym hejt był jakby wszechobecny, tak samo jak w okresie podstawówki, więc moje dzieciństwo jakby nie wspominam jakoś tak super różowo. Dlatego, że w podstawówce byłem bardzo jakby, można powiedzieć, poniżany przez rówieśników. W gimnazjum bardziej wyśmiewany przez rówieśników. I jakby dlatego też musiałem jakby podjąć pracę z psychologiem, dlatego że to ukształtowało mnie jakby takiego bardzo nieśmiałego chłopaka, który miał problem z nawiązywaniem relacji, znajomości, który nie wiedział, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, dlatego że zawsze był jakby odpychany przez swoich rówieśników i w okresie podstawówki, i w okresie gimnazjum. Niestety też praca z psychologiem bardzo mi pomogła, ale jeżeli chodzi już później, już jakby już zrozumiałem, skąd wynika hejt, dało mi to taki pogląd, że jakby to nie jest moja wina, że ktoś jakby hejtuje to, co robię, to jest bardziej jego własny wybór, że widzi we mnie te cechy, które on chciałby mieć, ale nie jest w stanie ich jakby wykorzystać. Widzi jakby we mnie swój potencjał, który czuje, że jest zmarnowany. Teraz może nie jestem na tyle narażony na hejt, dlatego że można powiedzieć, swoimi akcjami pokazałem, że mój inny sposób myślenia dał jakby wyniki. Ale gdy jeszcze nie było tych wyników, gdy miałem 17-16 lat, a mówiłem wszystkim, że chcę założyć firmę, że chcę być przedsiębiorcą, że chcę być bogaty, że będę kiedyś na płatce Forbesa. Wtedy pojawiał się hejt ze względu na to, że zdaję sobie teraz też z tego sprawę, że wtedy ci rówieśnicy jakby
widzieli we mnie potencjał, widzieli w sobie potencjał, ale oni byli, nie chcieli tego swojego potencjału wykorzystać. Więc myślę, że hejt bardziej boli tych ludzi, którzy widzą w drugim człowieku to, co by w sobie sami chcieli widzieć, ale nie są w stanie to wykorzystać albo nie chcą tego wykorzystywać. Okej, okay, super powiedziane. Ja mam nadzieję, że każdy, kogo interesuje temat hejtu, kto się może z tym hejtem zmaga albo się go obawia, przeanalizuje sobie teraz słowa Marcela i wyciągnie z tego coś dla siebie. Wczoraj na moim Instagramie spytałem, czy osoby mają do ciebie pytania. Wybrałem z tego 4 pytania, najbardziej, moim zdaniem, ciekawe. Andrzej Miarecki spytał, w jakim wieku Marcel zaczął cisnąć i jak reagowali na to jego rodzice, jeśli ma rodziców. Miałem wtedy 16 lat, zacząłem się wtedy interesować pierwszy raz branżą biznesową, inwestycyjną. Wtedy zacząłem bardzo dużo się uczyć, czytałem mnóstwo książek, poznałem wtedy też mojego mentora, który nauczył mnie inwestować w nieruchomości, przepisywałem te nagrania dla niego zazwyczaj przed tym, jak poszedłem do szkoły, więc były to godziny na 5-6 rano. Po szkole czytałem książki na temat nieruchomości, więc te moje lata szkolne nie uczyłem się w ogóle dla szkoły, uczyłem się dla siebie. Uczyłem się inwestowania, uczyłem się biznesu, uczyłem się sprzedaży, uczyłem się zarządzania. Więc miałem wtedy 15-16 lat, kiedy zacząłem naprawdę pracować o wiele więcej niż moi rówieśnicy. Moi rówieśnicy zazwyczaj wtedy pracowali jakby na stacjach benzynowych jako kelnerzy, dorabiali sobie, żeby te pieniądze wydawać. Ja dorabiałem też, pracowałem na przykład w KFC, jak miałem 16-17 lat. Rozdawałem ulotki, rozdawałem kawy, robiłem różne takie podstawowe prace, żeby zdobyć pieniądze, które mogłem znowu później zainwestować w swoją wiedzę, w książki, w szkolenia, w poszerzanie swoich znajomości. Więc zacząłem tak naprawdę dużo pracować, gdy miałem już 16-17 lat. Nie była to praca oczywiście odpłatna, bardziej była to praca, która polegała na uczeniu się umiejętności, uczeniu się danych potrzebnych do prowadzenia biznesu, do inwestowania. A jeżeli chodzi o taką pracę stricte już finansową, to zacząłem pracować jak miałem po skończeniu liceum, po zdaniu matury, miałem wtedy 19 lat. Wtedy zacząłem jakby pracę taką już finansową, na początku oczywiście za mniejsze kwoty, później te kwoty zaczęły coraz to bardziej wzrastać, dlatego że moja wartość też jakby jako przedsiębiorcy, jako pracownika, jakby jako nauczyciela zaczęła wzrastać. I tutaj druga część pytania, jak reagowali na to jego rodzice, jeśli ma rodziców? Na początku rodzice starali sprowadzić mnie znowu do swojego poziomu, żebym poszedł na studia, żebym poszukał później sobie pracy, dlatego że jak ja im powiedziałem, że nie chcę pójść na studia, byli bardzo rozczarowani, dlatego że tak jak pewnie jak dla większości rodziców, studia były dla nich wyznacznikiem tego, że w życiu kiedyś coś osiągnę. A jeżeli tych studiów bym nie miał, normalne było, że jakby w życiu nie będę w stanie sobie poradzić, więc próbowali mnie przekonać do tego, że powinienem iść na studia, że nie powinienem się zajmować jakimś biznesem. Czyli blokowali też Cię w działaniach biznesowych. Tak, tak, czasem tak. Głównie jak miałem te 16-17 lat, gdy jeszcze nie było efektów, bali się po prostu, że nie będę sobie w stanie poradzić, że jakby to można powiedzieć, zmarnuję sobie życie, nie pójdąc na studia. Ale gdy już miałem 19-20 lat, gdy widzieli, że jestem w stanie utrzymać się samodzielnie z tego, co robię, że mimo, że nie poszedłem na te studia, to jakby nauczyłem się o wiele więcej niż moi rówieśnicy. Dlatego, że rówieśnicy, którzy na przykład poszli na zarządzanie, poszli na jakieś studia biznesowe, nie mają tej wiedzy, którą mam ja, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, dlatego, że moja wiedza jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o inwestowanie, o biznes, dlatego, że moja wiedza już jest bardziej praktyczna, nie tylko teoretyczna. Jakby ja nie uczę się od profesorów, uczę się od przedsiębiorców, z którymi współpracuję. Więc na początku rodzice podchodzili do tego bardzo z dystansem, czasem próbowali blokować moje działania, jak byłem jeszcze młodszy, ale gdy zaczęli zauważać, że moje inne myślenie przynosi efekty, jestem w stanie sam siebie utrzymać, jestem w stanie się rozwijać, to jakby zaakceptowali to, mimo że tak czasem słyszę, kiedy pójdziesz na studia. Okej, okay, a wtedy w wieku 16-17 lat, jak rodzice próbowali Ciebie blokować, to co Ty wtedy robiłeś? Próbowałeś im to jakoś wyjaśnić, czy po prostu robiłeś swoje i nie przejmowałeś się tą opinią? Na początku próbowałem wyjaśniać, że jakby mój sposób myślenia nie jest dlatego, że jakby chcę im zrobić na złość, tylko dlatego, że ja chcę dla siebie jakby więcej niż tylko studia. Dlatego, że próbowałem im wyjaśnić, że dla każdego ścieżka jest jakby inna, że niektórzy chcą iść na studia, niektórzy chcą zostać przedsiębiorcami. Nie potrafili jakby tego zrozumieć, więc czasem były też między nami bardzo napięte stosunki. Raz nawet była taka sytuacja, gdy miałem jakieś spotkanie biznesowe, miałem wtedy chyba 17 lat, czy 18,
to musiałem jakby szukać wyjścia z tej całej sytuacji, żeby mnie na nie puścili. Gdy na przykład jeździłem na swoje konferencje biznesowe, to zazwyczaj pod pretekstem, że jadę na wycieczkę szkolną z nauczycielem i tak dalej, bo wtedy jakby miałem 17 lat, więc jakby de facto bardzo się bali, że nie mogę gdzieś sam jechać, więc zawsze wtedy próbowałem wymyślać, że nie wiem, jadę na wycieczkę szkolną. Próbowałem po prostu przejść obok tego, dlatego że wiedziałem, że nie pozwoliliby mi na to, a wiedziałem, że jestem w stanie wykorzystać ten czas o wiele bardziej efektywnie na konferencji biznesowej dotyczącej inwestowania w nieruchomości, niż siedząc w szkole na podstawach przedsiębiorczości i ucząc się od człowieka, który jakby nigdy w życiu nie ma swojego biznesu. A w jakim wieku wyprowadziłeś się z domu rodzinnego? A miałem wtedy lat 19. Czyli 19 lat. Ok, kolejne pytania. Wiktorowski Kuba, jakie cechy charakteru pozwoliły Ci dojść na szczyt? Ja domyślam się, że prawdopodobnie tutaj wytłumaczysz, że to będzie, że cały czas masz te cechy charakteru i cały czas jesteś w drodze na ten szczyt, tak jak nazwa programu wskazuje, więc oddaję Tobie głos, a ja idę sprawdzać rzeczy techniczne. Jeżeli chodzi o cechy charakteru, to na pewno bardzo dużo pomogła mi, może nie wiem, czy to jest cecha charakteru, ale determinacja w działaniu. Determinacja w działaniu bardzo mi pomogła. Pomogła mi też na pewno odwaga w podejmowaniu decyzji. Strach też mi dużo pomógł, dlatego że strach jakby byłby zawsze takim czynnikiem, który determinował moje działanie. Na początku ten strach trochę mnie paraliżował, ale później nauczyłem radzić sobie z tym strachem. Więc na pewno strach miał duży wpływ na to, jak podejmuję decyzje. Mimo że nadal czuję czasem strach, to nauczyłem się działać pomimo tego strachu, więc odwaga jakby była takim jednym z tych głównych czynników, dzięki któremu dałem radę zrealizować to, co zrealizowałem. Na pewno ciekawość, bo bez ciekawości jakby nigdy nie chciałbym poznawać nowych osób, nigdy nie chciałbym rozszerzać swojej wiedzy, nigdy nie chciałbym zacząć jakby myśleć poza schematem, w sensie nie iść na studia, założyć biznes, zobaczyć jak to wyjdzie, czy w ogóle wyjdzie, nie chciałbym wtedy zacząć inwestować. Więc ciekawość też była bardzo ważną cechą charakteru, która pozwoliła mi osiągnąć to, co mam teraz. Konsekwencja w działaniu na pewno, dlatego że bez konsekwencji nie byłbym w stanie nic zrealizować, dlatego że robiąc coś od czasu do czasu nie jesteśmy w stanie osiągnąć tych wyników, niż jeżeli byśmy robili to konsekwentnie. Więc tak podsumowując, na pewno byłaby to determinacja, na pewno odwaga i na pewno ciekawość wszystkiego. Świetnie. Półtora roku temu również powiedziałeś, żebym życzył Ci wytrwałości. Tak. Czy przez ten czas byłeś wytrwały? Myślę, że tak. Super, więc na pewno też Ci życzę już na kolejne lata też tej wytrwałości. Kamil Rzepiński, czym się kierujesz w życiu? Co Cię napędza? Na początku, jak byłem młodszy, napędzały mnie głównie materialne rzeczy. Chciałem ładne zegarki, chciałem ładne ubrania, chciałem ładne samochody, ładne domy, fajne wakacje. Na początku to były takie czynniki, które mnie napędzały, były moim takim paliwem. Ale z czasem, jak się zwiększa jej świadomość i człowiek jakby dojrzewa, zmieniają się też wartości, zmieniają się też cele. Ja zrozumiałem, że jakby przez te rzeczy materialne, mimo że są bardzo fajne i potrafią podnieść bardzo fajnie poziom naszego życia i sprawić, że na chwilę poczujemy się lepiej, to nie są jednak taką drogą do poczucia szczęścia na zawsze. Moim takim głównym motywem teraz jest to, który mnie napędza, to jest, żeby zawsze wykorzystywać coraz więcej swojego potencjału, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o mój rozwój, dlatego że potencjał jest moim jakby teraz takim paliwem. Te wszystkie rzeczy, które kiedyś mnie motywowały, czyli te wszystkie materialne rzeczy, dalej jakby uważam je za ważne, dalej mnie motywują w jakimś stopniu, ale wiem, że mój potencjał jakby jest w stanie zapewnić mi takie poczucie spełnienia, że to, co robię, jest w stanie zbudować coś wielkiego na trwałych fundamentach. Mega, mega świadomie powiedziane. I czwarte pytanie, CEO życia. Jak nazywa się marka odzieżowa Marcela? Pozdrawiam. Nasza marka odzieżowa, z którą współpracuję i której tam dużo rzeczy robię logistycznych, finansowych i tak dalej, nazywa się Gold Killer. Ostatnio mieliśmy wyprzedaż z okazji Black Friday. Jest to głównie marka streetwear, więc jeżeli ktoś chce, mamy i Instagrama, i stronę internetową goldkiller.pl, więc można śmiało wchodzić.
Czy dzisiaj jesteś ubrany? Nie, dzisiaj nie jestem ubrany. Z Gold Killera, nie. Czyli tym bardziej zapraszamy Was, żebyście weszli na Instagram tak. Gold Killer. Na pewno będzie w opisie. Celowo prawdopodobnie Marcel to zrobił, żeby było przekierowanie na Instagram, żebyście tam zobaczyli wszystko. Okej, okay, kilka takich jeszcze pytań tutaj mam dla Ciebie, moje ulubione. O kim myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces i dlaczego? Jeżeli słyszę słowo sukces, na pewno jest to Grant Cardone. Uwielbiam go. Nawet jeżeli, jak zaczynałem pracę, to zazwyczaj szedłem do biura, słuchałem jego podcastów. Nadal, jeżeli teraz jeżdżę samochodem czasem gdzieś, to muszę słuchać jego podcastu. Przeczytam wszystkie jego książki codziennie, słucham jego nagrań na YouTubie. Ma ogromną wiedzę, jest naprawdę świetny. Ma super energię, jeżeli chodzi, osiągnął niesamowity sukces. Wzoruje się na nim, jak pod kątem inwestycji w nieruchomości. Więc Grant jest moim takim, można powiedzieć, że takim człowiekiem sukcesu, do którego aspiruję, żeby kiedyś być. A jeżeli chodzi o inne osoby, to na pewno jest to Wojciech Orzechowski, mój pierwszy mentor, jeżeli chodzi o inwestycje w nieruchomości. To chyba te dwie osoby. Grant na pewno i Wojtek. Super. I obie te osoby są z branży nieruchomości. Okej, okay, czyli widać, że ta branża nieruchomości tak. zawsze gdzieś u Ciebie była i będzie. Tak, tak. O czym byś mówił, gdyby poproszono Cię o wystąpienie na konferencji TEDx? O czym bym mówił? Jak miałem 18 lat, miałem swoją taką pierwszą, większą konferencję, na której byłem prelegentem, było tam chyba wtedy 300 osób. Wtedy też zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć, żeby zainteresować te 300 osób moją osobą i postanowiłem, że wykorzystam do tego swój wiek. Miałem wtedy 18 lat i mimo, że finansowych wyników jakby nie miałem jeszcze, nie byłem jeszcze milionerem, to postanowiłem wykorzystać to, że dałem radę poznać bogatych ludzi, dałem poznać radę milionerów, dałem radę przekonać ich do współpracy ze mną. Mimo, że był to bardzo młody wiek, to działałem już wtedy bardzo ambitnie, dlatego że opowiedziałem tam wtedy swoją historię o tym, jak w wieku 15 lat chciałem być przedsiębiorcą, jak w wieku 16 lat zacząłem uczyć się inwestowania w akcje, jak poznałem dyrektorów banków, jak poznałem swojego mentora, który uczył mnie na temat inwestowania w nieruchomości, jak zacząłem oglądać pierwsze mieszkania, jak zacząłem rozmawiać z bankami o udzielanie kredytów. Więc wtedy poszedłem bardzo w taki, chciałem pokazać to, że mimo młodego wieku jestem w stanie zrealizować dużo rzeczy. Teraz na pewno bym poszedł w też podobne tematy, dlatego że nadal jestem bardzo młody, mam 21 lat dopiero. I na pewno chciałbym też na takiej konferencji zainspirować młode osoby do działania, mimo że na początku nie będzie tych jakby finansowych wyników jakichś bardzo ekstremalnych. To działając, rozwijając siebie, swoje kontakty, swoją wiedzę, są w stanie długoterminowo zbudować solidne fundamenty swojego sukcesu. Super, świetnie powiedziane. Na co w swoim życiu wydałeś najwięcej pieniędzy? Inwestycyjnie czy dla siebie? Dla siebie. Dla siebie. Jednorazowo czy konsekwentnie? Powiedzmy, że jednorazowo. Jednorazowo. Na co wydam najwięcej pieniędzy? Ja jakby jestem taką osobą, która nie lubi na siebie wydawać zbyt dużo pieniędzy, dlatego że większość moich finansów to są jednak inwestycje. Bardzo lubię zegarki, mam całą kolekcję zegarków. Mam na ten moment chyba 13. A na pewno chcę je bardziej rozwijać. Na pewno zegarki to są jedne z takich rzeczy, na które wydaję swoje pieniądze, jeżeli oczywiście... Ja mam bardzo specyficzny stosunek do zegarków, dlatego że traktuję zegarki jako tak moje trofea. Jeżeli jestem w stanie zrealizować coś, kupuję zegarek, który to symbolizuje. Na przykład ostatni zegarek, który kupiłem, kupiłem go dlatego, że dałem wtedy radę zrealizować dwa duże zlecenia, które były bardzo trudne do zrealizowania i z racji tego, że udało mi się wszystko dopiąć i wszystko zrealizować, kupiłem sobie ten zegarek. Więc zegarki są dla mnie takie trofea, które mają swoje historie i na które też jestem w stanie wydawać pieniądze. Czyli najdroższy zegarek, jaki masz? Mój najdroższy zegarek, jaki mam... Trudno stwierdzić, to będzie chyba marka Stirling. Dałem za niego chyba coś koło
Nie jest to jakby duża kwota, bo to jest około 1000 zł. A chciałem sobie na urodziny kupić Rolexa swojego pierwszego, dlatego że wtedy doszedłem już do takiego momentu, gdzie pomyślałem, że osiągnąłem dany próg finansowy i mógłbym sobie kupić Rolexa, ale jednak zamiast Rolexa kupiłem sobie Casio za 100 zł. Dlatego że chciałem jakby, żeby ten Rolex symbolizował coś innego niż głupie wydanie pieniędzy. A Casio jakby za każdym razem, kiedy mam go na ręce, dzisiaj go nie mam niestety, ale zawsze, kiedy mam go na ręce, symbolizuje to, że myślę długoterminowo i nie zarabiam pieniędzy po to, żeby je bezmyślnie wydawać, tylko po to, żeby inteligentnie inwestować. I teraz ja was proszę o to, że jak nie macie pieniędzy, no to nie wydawajcie je na drogie zegarki, nie wydawajcie ich na drogie ciuchy, tylko weźcie przykład z Marcela. Lepiej mieć sporo mniejszych zegarków, nie za 40 tysięcy, ale na przykład za 1000 zł, które będą dla ciebie bardziej symbolem niż szansem. Tak, bo to wiadomo, że Rolex, no to tak jak mówisz, jak to będzie już coś naprawdę mocniejszego i to będzie mała kwota z zrealizowanego celu, więc oczywiście Rolexa ci życzę, ale żeby to nie był głupio wydane pieniądze na Rolexa, tylko żeby to już symbolizowały coś potężnego, no bo wiem, że ten Rolex pójdzie za czymś potężnym. A na której ręce powinna się nosić zegarek? A chyba na tej ręce, która jest, można powiedzieć, tą, którą się nie pisze. Ja jestem leworęczny, więc noszę zegarek na prawej ręce. Okej, no to jest dobrze powiedziane, no bo właśnie widziałem, że masz zegarek na prawej ręce i dlatego chciałem cię spytać, dlaczego? Tak, bo zawsze jak piszę, to jakby byłoby mi niewygodnie trzymając tutaj zegarek, więc jak piszę zawsze lewą ręką, to nie mam zegarka, dlatego że mam wtedy swobodę pisania, a prawej ręki używam jakby mniej niż lewej ręki, dlatego noszę go na prawej. Okej, no to dlatego większość osób jest właśnie praworęcznych i prawdopodobnie przez to zegarek na lewej ręce i to mnie ciekawiło. Okej, a na czym zarobiłeś najwięcej pieniędzy? Jeżeli chodzi o branżę, czy jeżeli chodzi o taką jedną rzecz? Też jedna rzecz. Jeżeli chodzi o jedną rzecz, to na nieruchomościach. Na nieruchomościach pod obrót. Była to wtedy moja pierwsza inwestycja, jakby taka mniejsza, bo zrobiłem ją jeszcze z kilkoma innymi inwestorami, dlatego że wtedy miałem 20 lat, więc było to w sumie dosyć niedawno, bo rok temu. A wtedy też nie była jakby to taka powalająca kwota, jeżeli chodzi o inwestycje w nieruchomości, dlatego że są inwestorzy, którzy wyciągają zyski z rzędu 100-150 tysięcy złotych. U mnie to było raczej kilkanaście tysięcy złotych, ale wtedy jakby dało mi to też pogląd tego, że pracowałem na to 4-5 lat, ucząc się tej branży, żeby później móc w stanie powiększać pieniądze o wiele, wiele szybciej, niż byłbym w stanie je zbierać. Czyli ludzie mogą pracować na kilkanaście tysięcy, nawet kilka miesięcy, a u ciebie to wystarczył jeden deal w wieku 20 lat. Świetnie. Czy w życiu trenowałeś jakiś sport? Tak. Gimnazjum i liceum trenowałem piłkę nożną. Byłem bramkarzem, bardzo lubiłem tą pozycję. Dlatego, że jakby de facto od bramkarza zależała cały wynik, można powiedzieć, meczu prawdopodobnie. Lubiłem tą pozycję, dlatego że dawała mi dużo odpowiedzialności za wynik mojego zespołu i lubiłem jakby być tą osobą, która decyduje jakby o wyniku. Niestety trenowałem piłkę nożną. Jak zacząłem się bardziej interesować biznesowo, to ta piłka nożna trochę poszła na dalszy plan, ale później zacząłem trenować na siłowni. I ostatnio zainteresowałem bardzo się golfem. Bardzo, bardzo mi się spodobała gra w golfa. Mimo, że nie jestem jeszcze mistrzem golfa, to sprawia mi to po pierwsze bardzo dużo frajdy granie w golfa, no a po drugie golf jest świetnym miejscem na poznanie innych ludzi, którzy również osiągnęli coś w swoim życiu, którzy są bogaci, mają dużo pieniędzy, którzy mają odpowiednie znajomości. Więc wtedy to jest też bardzo fajne miejsce do poznania takich nowych osób. Nie tylko na konferencjach biznesowych, ale też w takich bardziej luźniejszych klimatach grając w golfa też jesteśmy w stanie poznać fajne osoby. A gdzie grasz w golfa? Pierwszy raz grałem w Szczecinie, a drugi raz w okolicach Warszawy. Aha, czyli po całej Polsce. Tak. Nie tak, że gdzieś w okolicach Opola cały czas, tylko tutaj. Zazwyczaj jak gdzieś jadę, na przykład do Wrocławia, do Warszawy, to zawsze planuję sobie ten czas i biznesowo, i tak bardziej rozrywkowo, więc ostatnio na przykład byłem w Warszawie, to grałem w tenisa, byłem w lato, to graliśmy w golfa, więc wtedy jakby też mam fajny czas na to, żeby nie tylko biznesowo się z kimś spotykać, ale też żeby realizować te relacje tak bardziej prywatnie. Czy dzisiaj, jak jest
sporo rzeczy pozamykanych, również sobie we Wrocławiu. Już zapewniłeś jakąś rozrywkę? Nie, dlatego że wracam po tym wywiadzie do Opola, do domu. Dlatego, że mam jeszcze dzisiaj kilka spotkań, więc dzisiaj też mam taki dzień bardzo, można powiedzieć, pracowity. Dlatego, że weekendy, w niedzielę mniej pracuję, w niedzielę staram się bardziej odpocząć, ale w soboty jakby traktuję to jakby normalny dzień roboczy. Rozumiem, świetnie. Okej, więc gdyby nie biznes, czym zajmowałbyś się w życiu? Gdyby nie biznes, czym bym się zajmował w życiu? Na pewno, jeżeli by nie branża biznesowa, nie inwestycyjna, to na pewno miałbym też inną świadomość, więc z pewnością posłuchałbym wtedy rodziców, poszedłbym na studia i na pewno byłyby to studia lingwistyczne z jakiegoś języka, prawdopodobnie byłby to język niemiecki, więc gdyby nie biznes, gdyby nie inwestowanie, to prawdopodobnie zostałbym w przyszłości nauczycielem niemieckiego. Okej, okay. Czyli dalej jest ten niemiecki gdzieś przy tobie, ale jednak to byłaby możliwe, że alternatywa. Czy gdybyś cofnął się właśnie 5 lat do tyłu, to podjąłbyś decyzję inną? Nie. W ogóle bym nie podjął żadnej innej decyzji. Dlatego, że to życie, które mam teraz, jest jakby wynikiem tamtej wtedy decyzji, którą podjąłem. I no, moje życie jest zupełnie inne niż życie typowego 21-latka. Mimo, że są elementy, które jakby nie każdy 21-latek musi przeżywać, jakieś problemy prawne, problemy biznesowe, które są jakby wyczerpujące i stresujące i typowy 21-latek, który studiuje, jakby nie musi sobie z tym radzić, ma jakby można powiedzieć bardziej spokojną głowę, jeżeli chodzi o to, ale też nie jest w stanie wtedy jakby realizować potencjału w ten sposób, który jestem w stanie ja realizować ten potencjał. Dlatego, że jestem w stanie i odpoczywać jakby na innym poziomie niż typowy 21-latek, to jestem też w stanie rozwijać się zupełnie inaczej, dlatego że mając więcej pieniędzy, jestem w stanie wydać więcej na swój rozwój, jestem w stanie więcej zainwestować, jestem też w stanie lepiej odpocząć, mogę pojechać sobie w ładniejsze miejsce, mogę spać, nie wiem, w ładniejszym hotelu, jeździć ładniejszym samochodem. Więc jakby, mimo że te rzeczy nie są jakby takie super dla mnie ważne, żeby jeździć zawsze jakimś pięknym super samochodem, to od czasu do czasu jest to bardzo fajne. W tygodniu jakby nie lansuję się w drogich samochodach. Wtedy jakby mam czas na pracę i wtedy nie mam też, nie chcę mi się jakby pokazywać wszystkim, że patrzcie, udało mi się. Weekendy wykorzystuję głównie do tego, jeżeli już gdzieś jadę, żeby gdzieś wypocząć, wtedy jestem w stanie jakby przejść na taki tryb, że mogę pokorzystać z pieniędzy, które dałem radę zarobić. Ale w tygodniu jakby nie potrzebuję tego, że mam drogi samochód, że muszę jechać do jakiegoś fajnego hotelu, że muszę spędzać jakiś czas. W tygodniu to spędzam czas głównie na pracy, głównie w biurze. Jeżeli muszę gdzieś pojechać, to jadę jakimś, nie wiem, Peugeotem. Okej. Okay. Jesteś osobą przede wszystkim świadomą, doświadczoną, inteligentną. Czy są jakieś sentencje, nad którymi często rozmyślasz? Są jakieś sentencje, nad którymi często rozmyślam. Którymi może kierujesz się w życiu? Tak, na pewno jedna jest taka, która kiedyś bardzo dała mi jakby do myślenia. To jest to, że jeżeli jesteś w stanie zarobić $1, jesteś w stanie zarobić $1,000,000. I to jest sentencja, która pokazuje, że potrzebujesz tyle samo energii, potrzebujesz tyle samo, może nie działania, ale tyle samo energii, tyle samo stresu, tyle samo konsekwencji w działaniu, żeby zarobić $1,000, jak zarobić $1,000,000. Inna jest tylko potrzebna wiedza, inna jest potrzebna skala działania, ale jakby te podstawowe fundamenty stresu, energii, pracy i tak dalej są ciągle te same. Więc moim zdaniem wielu ludzi jakby nie realizuje na tyle swojego potencjału, dlatego, że można by powiedzieć, że no, nie wiem, nie chcę tego realizować, dlatego nie zdają sobie sprawy z tego, że myśląc na większą skalę, są w stanie przy tej samej pracy osiągnąć o wiele więcej. Świetnie. A czy masz jakąś teraz radę dla młodych osób? Radę dla młodych osób? Na pewno poradziłbym młodym osobom, żeby często eksperymentowali, żeby nie starali się od razu dowiedzieć się, w jakiej branży chcą działać docelowo do końca życia, dlatego że jakby nie jest to możliwe, jeżeli nie próbowałeś kilku branż i nie widziałeś, czym się one różnią od siebie. Ja bardzo dużo eksperymentowałem, jak byłem w młodym wieku, dlatego że szukałem różnych branż, które mnie ciekawiły. Postarałem się o praktykę w bankach, żeby zobaczyć, jak wygląda praca w banku.
pracowałem jako pośrednik nieruchomości, bardziej się uczyłem jakby czy mi się spodoba ta branża, później poszedłem w branżę transportową, więc jakby eksperymentowałem na dużo rzeczy i nie starałem się jakby już od razu wiedzieć, czym będę się chciał zajmować. Wielu ludzi też idzie na studia po to, żeby się dowiedzieć, w czym w przyszłości będą chcieli się zajmować, ale studia jakby nie pomagają zbytnio w tym, żeby ustalić, co jest dla kogoś ważne. Dlatego, że uważam, że każdy młody człowiek powinien ten czas wykorzystać do tego, żeby spróbować jak najwięcej rzeczy, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o sobie. I nawet chyba Gary Vaynerchuk kiedyś powiedział, że na wycieczce dookoła Europy nauczysz się o wiele więcej niż siedząc cały rok na studiach. Zdecydowanie też jestem tego samego zdania. Wspomnieliśmy już o Twojej rodzinie, o Twoich rodzicach. Powiedz mi, czy masz również może partnerkę życiową? Jak w ogóle do tego podchodzisz? Czy miałbyś czas właśnie dla drugiej osoby? Jak na ten moment się zapatrujesz na kwestie damsko-męskie? Na pewno jest to dosyć istotne, bo wybór partnera życiowego ma jakby wpływ również na Twój osobisty sukces. Dlatego, że mając przy boku odpowiednią osobę, jesteś w stanie zrealizować swój potencjał lepiej. Jeżeli masz partnera, który myśli w podobny sposób, czy działa w podobny sposób co ty, to jesteście w stanie stworzyć jakby takie duo, które będzie realizowało i swoje wartości, będzie realizowało swoje cele życiowe, które będzie jeden drugiego wspierało, więc jest to naprawdę bardzo istotne i wiele osób powinno jakby szukać bardziej świadomie swojego partnera. Dlatego, że partner jest w stanie pomóc zrealizować ci cel, jest w stanie również, jeżeli jest zły partner, jest w stanie odciągnąć cię od tego celu i jakby spowodować, że zmienisz swoje wartości, zmienisz swoje priorytety. Dlatego wybór partnera jest bardzo, bardzo istotny, jeżeli chodzi o realizację tych celów. Okej, okay, a jak to u Ciebie wygląda na ten moment? Na ten moment wygląda to tak, że chciałbym mieć odpowiedniego partnera w odpowiednim momencie, dlatego że jestem zdania, że najpierw powinienem zadbać o siebie, najpierw poznać siebie bardziej, zrealizować siebie jakby pod kątem i finansowym, i osobistym, żeby móc jakby zapewnić drugiej osobie należną uwagę. Dlatego że na razie staram się jakby poświęcać czas głównie sobie, żeby poznać siebie, żeby zrealizować siebie, po to, żeby móc w przyszłości pomóc zrealizować kogoś. No właśnie pytam o to, dlatego że poświęcasz bardzo dużo czasu na pracę, na siebie, tak jak Elon Musk. Tak. On mówi, że ogranicza jak najbardziej czas spędzany z żoną. I dlatego pytam, czy u Ciebie to by wyglądało też podobnie jak u niego, czy może więcej jednak tego czasu byś też poświęcał drugiej osobie? Jak na te kwestie się zapatrujesz? Elon jest specyficznym człowiekiem, ale bardzo go szanuję, dlatego że osiągnął niewiarygodny sukces. Na pewno wyglądałoby to tak, że chciałbym dojść do takiego momentu, gdzie byłbym w stanie być w pełni wolny, czyli czułbym się już w pełni zrealizowany. Wiem, że taki moment trudno jakby zdefiniować, ale na pewno w przyszłości chciałbym jakby zapewnić drugiej osobie też należytą uwagę. W przyszłości na pewno, jeżeli pojawi się jakaś osoba, to ważne jest wtedy jakby stworzenie takiego mniej więcej balansu. Czyli żeby poświęcać czas na pracę i na jakby kształtowanie tych relacji. Dlatego w przyszłości myślę, że raczej wtedy byłbym już bardziej ułożony pod kątem balansowania tych dwóch sfer. Okej, okay, moje ostatnie pytanie. Jakie z Twoich przekonań wydają się ludziom szalone? Jakie z moich przekonań mogą się wydawać szalone? Na pewno to, że przed 60 rokiem życia chcę być miliarderem, to na pewno może się wydawać wielu ludziom szalone. To, że przed 30 chcę być na okładce Forbesa, też może się wydawać bardzo szalone wielu ludziom. Ale jakby to są moje cele, które jakby i tak mają podstawę w realizacji potencjału, dlatego że ten cały Forbes, ten status miliardera będzie wynikiem tylko coraz lepszej realizacji mojego potencjału, a nie tego, że po prostu mi się udało. Więc ten potencjał też pozwala mi jakby szukać tego spełnienia w tym, co robię, w tym, co będę robił w przyszłości. I te wszystkie wyniki, które będą jakby uzewnętrznieniem tego, będą tylko wynikiem tych odpowiednich fundamentów, podstaw, które budowałem od kilku lat już.
Super, tego na pewno Ci życzę. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć tutaj naszym widzom, słuchaczom? Na pewno bardzo ważne dla mnie zawsze było przynajmniej, żeby zawsze trwać przy swoich planach, żeby wyznaczyć sobie cel, jakby taki główny, dlatego że cel nadaje jakby kierunek naszemu życiu. Moim celem zawsze była coraz lepsza realizacja potencjału. Te wszystkie rzeczy, które pojawiały się po kolei później, były jakby wynikiem tego, że jednak realizowałem swój potencjał, że byłem konsekwentny w działaniu, że jakby nie poddawałem się pod presją, czy gdy pojawiały się jakieś problemy, więc młodą osobą na pewno bym poradził, żeby trwały przy swoich celach, żeby zmieniały może metodę osiągnięcia celu, ale żeby nigdy nie zmieniały swojego głównego celu. Dlatego, że mógłbym powiedzieć, że status miliardera jakby jest poza moim zasięgiem, dlatego wolę w 60 mieć status, nie wiem, dopiero milionera na przykład. Więc zmieniłbym wtedy cel, dlatego, że byłoby mi dla mojego ego byłoby to o wiele wygodniejsze. Ja jestem zdania, że nie chcę zmieniać mojego celu, mogę zmieniać plan osiągnięcia tego celu. Super, a ja Wam powiem jedno. Porównując tutaj do rozmowy, którą właśnie miałem z Marcelem przed półtora rokiem, również powiedział to samo, czyli nie zmieniajcie celu, zmieńcie drogę. Czyli tak jak widzicie, Marcel cały czas ma te same cele, droga może być inna, ponieważ jeśli będziecie szli cały czas prosto przed siebie, no to różne sytuacje mogą się spotkać po drodze, więc czasem lepiej skręcić w prawo lub w lewo. Więc tak jak widzicie, warto brać przykład z Marcela, ponieważ on konsekwentnie cały czas realizuje swoje cele. Ta droga może być kręta, może być prosta, na pewno każdego dnia jest inna. Okej, życzę Ci przede wszystkim wytrwałości. Czego jeszcze mógłbym Ci życzyć? Na pewno nie poddawania się w dalszym ciągu mniej pracoholizmu. Okej, więc trochę może, żebyś nawet nie tyle zwolnił, ale żebyś po prostu mniej czasem pracował, a bardziej korzystał z przyjemności, bo wiem, że możesz sobie na to pozwolić. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Super, dzięki bardzo za rozmowę. To był program W Drodze na Szczyt. Moim gościem był Marcel Sojka, a my widzimy się już za tydzień w niedzielę o godzinie 12. Trzymajcie się, cześć!